bardzo. Witam Państwa. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że mamy możliwość tutaj dzisiaj być w tym miejscu. Bardzo się cieszę, że ta okazja, czyli debiut naszej spółki nastąpił. Jest to zwieńczenie naszej długoletniej działalności. Firma istnieje od roku 1991. Przez 23 lata praktycznie zdobywaliśmy doświadczenie głównie na rynku krajowym. To doświadczenie, wysiłek naszej załogi, która tutaj w głównej mierze dała udział w tym sukcesie, z którym mamy do czynienia, doprowadził do tego miejsca, w którym obecnie jesteśmy. Ja nie będę przedstawiał zbyt dużo szczegółów, o których mówiliśmy dość dużo w trakcie realizacji naszej drogi na giełdę. Natomiast przypomnę może dwa istotne fakty, że spółka działa w bardzo ciekawych, w mojej opinii, obszarach. Są to obszary dotyczące sektorów, które my nazywamy sektorami marine offshore, czyli jest to produkcja konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy i gazu, oczywiście znamorskiego. Mówimy również w tym zakresie o produkcji konstrukcji urządzeń dla morskich elektrowni wiatrowych. Wykonujemy również konstrukcje pływające, na przykład służące do obsługi tychże urządzeń. W naszej opinii są to branże bardzo interesujące. Panuje na nich dobra koniunktura i wszystkie dane wskazują na to, że będzie tak dalej przez następne lata. Drugi ważny obszar, o którym chciałbym powiedzieć, z którego spółka Wista Gdynia tak naprawdę wyrosła, to jest realizacja specjalistycznych robót inżynierskich, w tym przede wszystkim budowa mostów. Przede wszystkim mostów o konstrukcji stalowej. Jak Państwo wiecie, przed nami jest nowe rozdanie z nowej perspektywy unijnej i Wista Gdynia, tak jak poprzednio, czy w poprzednim okresie, kiedy te środki były do dyspozycji, ma zamiar z tego skorzystać. I w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim inwestorom, którzy zaufali nam, którzy powierzyli nam swoje pieniądze i tak jak powiedziałem, mamy zamiar w tych branżach wykorzystać w pełni wszystkie możliwości i szanse, które stoją przed nami dla zadowolenia przede wszystkim inwestorów, akcjonariuszy. Również przy okazji chciałbym podziękować wszystkim, którzy brali udział w naszej drodze na giełdę, a więc naszym oferującym, czyli ten bank, dom maklerski banku, firma DDPP Securities, również naszym doradcom, kancelarii profesora Wierzbowskiego, również KPMG oraz firmą M plus G, która prowadzi nas marketingowo przez tą całą drogę. Proszę Państwa, ja oczywiście nie mogę tu zapomnieć i chciałbym też podkreślić rolę instytucji finansowych, które nas tutaj wspomagały bardzo sprawnie, cały ten proces doprowadzający nas do tego miejsca realizowały. W tym również składam podziękowanie na ręce pana prezesa Giełdy. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy zaufania inwestorów i firma będzie rozwijała się w dalszym ciągu bardzo dobrze. Dziękuję bardzo.